Klimatyczny kołobrzeg, proszę Państwa. Ostatnio ktoś na lokalnym forum kołobrzeskim pytał się, chciałabym się przeprowadzić do Kołobrzegu, co tu jest takiego świetnego w tym mieście. Ja, jako śmieciarz, poleciłbym jej bardzo częste gabaryty. Jako miłośnik ekologii i nie wyrzucania, tylko użytkowania ponownego zużycia danej rzeczy zamiast wyrzucenia. Poleciłbym jej bardzo czyste powietrze. Tu nikt nie śmieciami nie pali. Bogate miasto, tu są bogaci ludzie. I ogólnie jest cudownie tu mieszkać i bardzo czysto i ekologicznie się tu mieszka. Są takie dzwony, proszę Państwa, na papier i na butelki, mnóstwo takich rzeczy tutaj, wszędzie. Stoją co 100 metrów, bo to było na wybory zrobione, żeby chodzić na wybory, żeby zagłosować. To zrobił były prezydent, zrobił. No i wygrała jego następczyni z tej samej partii. To dobrze, no. Cieszę się. Ogólnie jest Kołobrzeg bardzo ekologiczny, tylko tego nie widać i nie czuć. Ale mi się podoba. Na przykład tu są gabarytki. Ludzie wyrzucają rzeczy. Jedni wyrzucają, inni biorą. Do reuse. Reuse. Do użycia ponownego. To są ciekawe rzeczy, meble. Jaki to meble? Bydgoski. Który to rok? To może być 80 lata. 86. Takie to miałem w domu, jak byłem dzieckiem. A tutaj te. Zbieramy te zakrętki. Takie te zbieramy. Różne różniaste mogą się później przydać. Do różnych tam, wiecie, modyfikacji. Do różnych potrzebnych rzeczy. Głównie ten smród w Kołobrzegu troszkę mi przeszkadza. Fajnie, fajnie. Głównie mieszkać jest bardzo fajnie. Cudownie się mieszka. Ze względu na to, że praktycznie cały rok są gabarytki. Tydzień przerwy, gabarytki. Tydzień przerwy, gabarytki. Na tym można zarobić spokojnie 1000 zł. Złom, gruchy z lodówek i tego typu sprawy. O, karta mi nawala. Znowu się nie nagrałem.